Dobra, jak już namęczyłem się z tymi czterema strunami, zostały dwie najcieńsze. Z pięcioma, przepraszam, tutaj mam siódemkę, to tutaj błaznuję. Popatrzymy sobie jeszcze na końcówki. Purple. Mam nadzieję, że widać. Fioletowy ma być jako struna B. Tak samo siódmą strunę mam B i drugą strunę mam B. No dobra. Mało kto ma pewnie gitary siedmiostrunowe. Ziomeczki moje kochane. Dobra, teraz jest sprawa taka, że mamy struny najcieńsze. No i teraz można sobie powiedzieć, no kurczę, no tutaj... Tutaj nawijanie to tak się troszeczkę... nie tyle komplikuje, co ja na przykład robię tak, że w tych strunach najcieńszych troszeczkę więcej zwojów biorę. Czyli na przykład tutaj, widzicie, troszeczkę sobie zrobiłem... chodź tu. Pewnie nawet nie widać. Wziąłem sobie troszeczkę większego zapasu, żeby móc większą liczbę naciągnąć. No, o troszeczkę sobie nawet skrócę jeszcze, żeby nie było już takiego, żeby sobie sam sobie nie przeciął. Nawijam sobie więcej troszeczkę. O, znowu mi się obija teraz o klucze. O, teraz się nie obija. Elegancko sobie nawijam. Jak rakieta jedziemy. O kurde. O, widzicie. Szybciutko. Już mam nawinięty. No właściwie sami wiecie, jak to jest, jak się męczy palcami człowiek. Tutaj sobie zostawiłem ta struna. O, tam dać dwa nawinięcia. No i teraz niektórzy robią coś takiego. W tym też ja robię. Może ktoś to też krytykować. Ja na przykład sobie przewlekam jeszcze dodatkowo strunę przez tą dziurkę. Tak na wszelki wypadek sobie jeszcze po prostu dodatkowo zapętlam. No i tak to wygląda z najcieńszymi strunami. Teraz jeszcze założę szóstą strunę. Czy siódmą, no kurde. Mówię jak jakiś pogrzany. Żeby tu nie mówić brzydko. Dobra. Teraz jest struna siódma E. Też sobie troszeczkę robię tego zapasu. Dobra, i teraz jedziemy. Ała. Akurat ta korbka, którą tutaj mam, jest skręcana tą śrubką, tutaj widzicie. Ona troszeczkę mnie wkurza, ponieważ w jedną stronę jak kręcę, to ona się zaciska i coraz trudniej się nie ukręci, a w drugą stronę troszeczkę się luzuje. To jest akurat firmy Dunlop. Mam też korbki, czy tam korbkę, która też jest firmy Dunlop, tylko że ona jest na wpych, jest tam taki kołek, który po prostu wciskamy. I ona jest zdecydowanie lepsza, ponieważ ani w jedną, ani w drugą stronę się nam nie blokuje ten klucz. A tutaj nawet się robi taki, o, widzicie, w jedną stronę się kręci, tutaj się taki proszek robi. Troszeczkę to jest wnerwiające. A poza tym piszczy. Dobra. Dobra, teraz zajmiemy się strojeniem tej gitary. Zajmiemy się strojeniem gitary. Mam tutaj akurat strojek firmy Jiaojiao. Jojo. Specjalnie biorę tego na klipsie cwaniaka, ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie nam go łatwiej będzie mi wam pokazać. O, wezmę może nawet takiego, też taki strojidło. Jojo JT15C. O, będzie nam szlastać ostro, będziemy stroić. Oła, chodź tu. Ach, opakowanie pięknie pachnie, dobra. Co za zapach. Troszeczkę, no gdzie ta bateria? Musimy troszeczkę delikatnie się z nim obchodzić, ponieważ on wskutek
za mocnego ściskania dostaje szajby. Akurat ten model. Czy akurat ta sztuka. Dobra, jak już zamontowaliśmy struny, to teraz zabierzemy się za strojenie. Ja akurat tutaj, no nawet jest bakteria. Mam taki stroik, który wam już tutaj pokazuję. O, firmy Jojo, czy tej Jojo. Który nam fajnie wyświetla, pokazuje nam. O, i teraz. O, teraz będzie ważna rzecz dla wszystkich, którzy sobie stroją gitary. Mianowicie, jak wiecie z poprzednich lekcji, czy z poprzedniej lekcji, którą robiłem odnośnie skali chromatycznej. Dźwięki, które używamy, których gramy, zataczają koło. Czyli jeśli na przykład zaczynamy od dźwięku E, to jeśli gramy go do góry, E, F, Is, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, znowu jest E. I tak samo jest podczas strojenia. Jeśli teraz na przykład mam dosyć sflaczałą strunę, ja w dotyku czuję, że ona jest troszeczkę miękka, to wiem, że mogę, że raczej ją powinienem nakręcać do góry niż w dół, prawda? No teraz widzę, że jest B bez krzyżykiem. Nie, samo B. Bez krzyżykiem, co za debil ze mnie. Wiadomo, jest po B jest od razu C, więc... Zobaczcie moją dezorientację. Dobra, idziemy H, czy tam B, C, Cis było, o, C z krzyżykiem. Widzicie, D. Dis. O. Czyli jest to, co mamy mieć. Specjalnie nie obcinałem jeszcze strun, ponieważ na razie zostawiam je w taki... ponieważ jakbyśmy coś musieli wymontowywać, wykręcać czy coś, to wtedy można ewentualnie jeszcze raz nakręcić, nawinąć. Jeśli bym już wyciął, to bym nie za bardzo mógł zrobić. Dobra, dalej stroimy. Struny sobie, jak już mówiłem, zostawiłem, żeby później ewentualnie móc cofnąć tą operację zakładania. Pierwsza struna mamy E. Druga ma być B, a jest G. Czyli wiemy, że jest G, Gis, A, B. Czyli G, Gis, A. No jeszcze jest Ais i B. W każdym razie jak idziemy po alfabecie, to mamy G, A, B. Następne ma być G. O, no akurat tutaj naciągnąłem za bardzo, więc muszę ją poluzować. Następna ma być D, czwarta. Co do cienkości. O, D, a mamy Gis. Czyli Gis, A, Ais, B, C, Cis, D. Teraz następna struna, szósta, ma być A, ale tu widzicie, że mam C. Więc teraz się zastanawiam, C jest ABC. No dobra, ABC, ale mam tutaj C. Tylko jeśli dotykam strunę, ona jest taka troszeczkę już napięta, więc jeśli bym zaczął ją ciągnąć teraz na maksa z kolei, żeby było A, to możemy przeholować. Więc C, B,
A is. A. Wszystko zależy, musicie zwrócić uwagę, wszystko zależy od tego, jak mamy, jaką mamy strunę naciągniętą, jaki ona ma sprężystość, można powiedzieć. Jaka jest twarda. To jest dobra, ma być szósta struna, to jest E, a jest co? G. 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 No to teraz dobra, G. Teraz trzeba się zastanowić. E. F. G. Czyli E, F, G. Już jak ją dotykam, no troszeczkę jest twarda, więc no spróbujemy pójść w tą stronę. Zobaczymy. Najpierw lepiej spróbować w dół zrobić i zobaczyć, czy będzie za miękka. O. To brzęczenie akurat u mnie jest naturalne i tam we wszystkich gitarach, gdzie mamy nisko struny położone, to wtedy one trochę brzęczą, więc tym się nie przejmujcie. W każdym razie G, tu E jest. No i najgrubsza ma być B, jest C. Czyli no jest C. A struna już troszeczkę była taka już naciągnięta, więc trzeba ją troszeczkę... No chodź tu. No chodź tu. Dobra. Teraz jest ważna rzecz. Ta ważna rzecz, o której mówię, jest to hartowanie strun, jak to się mówi. To jest coś takiego, że strunę założoną, ja tego nie zrobiłem wcześniej specjalnie, żeby wam pokazać. Strunę założoną wcześniej nastroiłem, ale strunę, którą zakładamy, naciągamy troszeczkę. Tutaj powinno być widać, po prostu biorę palcem i ją troszeczkę naciągam. Była nastrojona do E, teraz pociągnąłem, jest. No jest taki, no troszeczkę strojek nie wie, co ma powiedzieć. To hartowanie jest bardzo ważne, ponieważ eliminuje nam fakt rozstrajania się co chwilę przez jakiś tydzień od założenia. Jeśli zakładamy struny, nie hartujemy, to przez jakiś tydzień ona się nam co chwileczkę rozstraja, wnerwia i szlak trafia. Jak sobie zahartujemy, to właściwie te struny są, można powiedzieć, jakby już przegrane byłyby przez chwilę. No ale wiadomo, one nie były grane, tylko były tak naciągnięte. Dobra, jest E. Dobra, teraz hartujemy sobie struny. Chwilę ją założyłem, było troszeczkę za blisko. Dobra, teraz tak, jest B. Zaczynamy hartować sobie to, naciągać. Było B, jest A. Czyli teraz A. A jest B. Teraz G. Hartujemy to G, naciągamy. Jest Fis. Następna D. Słuchajcie, jak idealnie fajny dźwięk jest, taki słodki, dźwięczny, metaliczny dźwięk. Dźwięczny dźwięk. Nawet zahartowałem ją, widać, pociągnąłem, jest cis. O. Teraz mamy A. Jest gis. Dobra. Mamy E. Był E. Po hartowaniu co jest? Teraz co? B.
questu bez trunu jest trochę problemu, dobra. Jak już wszystko nastroiliśmy, możemy sobie tutaj ładnie wyłączyć. Wyłączyć metronom. Teraz zajmiemy się, gdzie to jest, ucinaniem strun. Ja tutaj sobie ucinam po prostu tuż przy... Tuż tu, gdzie mogę sobie po prostu uciąć, o, przy jak najkrótszy fragment zostawić. I to jest chyba najlepsza taktyka. Jak już mamy je założone, zamontowane, o, to już zależy tylko od tego, jakie mamy urządzenie do obcinania. O, wszystko poucinane. Wygląda bardzo ładnie i estetycznie. Niektórzy robią sobie tak, że nie wiem, szpanują chyba sobie z tymi gitarami, sobie stawiają takie poskręcane te wystające struny. Tutaj jeszcze ewentualnie by dochodziło do, jeszcze raz, trzeba byłoby nastroić po ucinaniu, ponieważ to jak ucinamy, ten rdzeń zostaje, on może być ewentualnie, może jakieś napięcia się mogą w nim robić i czasem zauważyłem, że trzeba po ucięciu strun jeszcze raz nastroić, ale to już nie będzie taki wielki problem, jak już mamy mniej więcej ogarnięto tą gitarę. Tutaj jedynie zostaje problem menzury, czyli ustawienia, o, ty przyszła moja młoda córka, patrzy się co robimy. Niech się uczy dziecko. Tak. Tutaj zostało nam jeszcze tylko ustawienie mezury, czyli długość struny, czyli długości odtąd do miejsca zaczepienia. To już pokażę wam na następnej lekcji. Jednak to też jest ważna rzecz, jeśli zmieniamy na przykład grubość strun, jeśli nie wiem, coś zaczynamy kombinować z jakimiś, nie wiem, może innymi strojami i tak dalej. Jeszcze jest kwestia trzecia. To jeszcze następna lekcja byłaby, to jest regulacja pręta napinającego, który jest też w gitarze. On tutaj jest pod tą klapką, nie wiem czy widzi, o, pod tą klapką jest taka dziurka, tam wsadzamy kluczyk imbusowy i tym prętem regulujemy naprężenie gryfu, czyli, o, teraz można sobie ładnie zobaczyć, czyli regulujemy krzywiznę gryfu, czyli to coś, żeby było proste. To też wam pokażę na następnej lekcji. A teraz to sobie pozmieniajcie u siebie też gitarki, w gitarkach struny. To jest taki idealny dźwięk nowej struny. Jak dawno nie miałem tutaj założonych nowych strun. Wstyd przyznać, ale dźwięk ten jest niezastąpiony. Jest niesamowity, niezastąpiony. Dobra, trzymajcie się, ziomeczki, papatki.